Stanisław Mglej to postać, która zasługuje na uwagę i szacunek. Jego życie to historia pełna pasji, zaangażowania i poświęcenia dla nauki, zwierząt i sprawy polskiej. Przedstawię Wam nie tylko jego dokonania naukowe i polityczne, ale także ciekawostki z jego biografii, które pokazują, jak barwną i ciekawą osobowością był. Młodość i studia Stanisław Mglej urodził się 4 maja 1900 roku w Rzeszowie. Jego ojciec był nauczycielem, a matka zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Stanisław od dzieciństwa wykazywał zainteresowanie przyrodą i zwierzętami, co zapewne wpłynęło na jego późniejszy wybór zawodu. W 1918 roku, jako uczeń gimnazjum, wziął udział w obronie Lwowa, walcząc na pierwszym odcinku pod odcinek Wulka. Za swoją postawę otrzymał Krzyż Obrony Lwowa i medal pamiątkowy za wojnę od 1918 roku do 1921 roku. Po zakończeniu walk kontynuował naukę i w 1920 roku zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął studia na Akademii Medycyny Weterynaryjnej w we Lwowie, gdzie odkrył swoją pasję do nauki i badań. W 1924 roku uzyskał dyplom lekarza weterynarii i podjął pracę w macierzystej uczelni pod kierunkiem Zygmunta Markowskiego, wybitnego epizologa i profesora. Stanisław Mgley specjalizował się w patologii i terapii szczegółowej chorób wewnętrznych zwierząt, a także w chorobach pasożytniczych i chorobach krwi. W 1927 roku obronił doktorat, a w 1931 roku habilitację. Kariera naukowa i społeczna Stanisław Mgley był nie tylko utalentowanym naukowcem, ale także aktywnym działaczem społecznym i zawodowym. W latach od 1931 roku do 1939 roku wykładał na wydziale rolniczo-lasowym Politechniki Lwowskiej, gdzie prowadził zajęcia z zasad medycyny weterynaryjnej. Był także członkiem Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych i Towarzystwa Walki z Gruźlicą. W 1937 roku uczestniczył w XV zjeździe lekarzy i przyrodników polskich w Lwowie. Jego dorobek naukowy obejmował kilkadziesiąt publikacji, dotyczących m.in. nosówki i cholery drobiu, anemii zakaźnej koni, gruźlicy bydła, białaczki i leukocytozy zwierząt. Jego prace były cenione i doceniane przez środowisko naukowe, a także przez hodowców i lekarzy weterynarii. Stanisław Mglej był także autorem podręczników akademickich, takich jak choroby wewnętrzne zwierząt domowych i choroby zakaźne zwierząt domowych. W Wojsku Polskim Stanisław Mglej awansował na stopień porucznika w Korpusie Oficerów Rezerwy Weterynaryjnych. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako lekarz weterynarii w X Pułku Ułanów Litewskich. Po zakończeniu wojny obronnej przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował swoją karierę naukową i polityczną na emigracji. Działalność na emigracji w Wielkiej Brytanii Stanisław Mglej nie zapomniał o swojej ojczyźnie i o swojej misji naukowej. W latach od 1940 roku do 1942 roku przebywał w obozie w stacji zbornej oficerów Rosji, gdzie organizował kursy weterynaryjne dla polskich żołnierzy. W 1943 roku był jednym z założycieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Edynburgu, który działał pod nazwą Komisja Akademickich Studiów Weterynaryjnych. Dzięki niemu polscy emigranci mieli możliwość ukończenia studiów weterynaryjnych przerwanych przez wojnę. Stanisław Mglej był także profesorem i dziekanem tego wydziału, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na obczyźnie. Politycznie Stanisław Mgley związał się ze stronnictwem narodowym, którego był członkiem Zarządu Głównego i Rady Naczelnej. W latach od 1968 roku do 1969 roku był członkiem Rady Trzech. Organu opozycyjnego wobec Zamku, czyli prezydenta Augusta Zaleskiego i podlegającego mu rządu polskiego na uchodźstwie. Rada Trzech domagała się demokratyzacji i odnowy polskiej emigracji politycznej, a także nawiązania kontaktów z opozycją w kraju. Stanisław Mglej był zwolennikiem dialogu i porozumienia między różnymi środowiskami politycznymi, zarówno na emigracji, jak i w Polsce. Śmierć i upamiętnienie. Stanisław Mglej zmarł 14 października roku 1976 roku w Edynburgu w wieku 76 lat. Został pochowany na cmentarzu Korstorfin Hill w Edynburgu obok swojej żony Heleny, z którą miał dwie córki, Marię i Annę. Jego grób jest ozdobiony tablicą z napisem Stanisław Mglej, urodzony w 1900 roku, zmarły 1976 roku. Lekarz weterynarii, profesor, polityk członek Rady Trzech. Bohater obrony Lwowa 1918 rok. Jego pamięć jest żywa wśród polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, a także wśród lekarzy, weterynarii i naukowców. Jego imieniem nazwano ulicę w Rzeszowie, jego rodzinnym mieście. W 2000 roku, z okazji setnej rocznicy jego urodzin, odbyła się uroczysta sesja naukowa poświęcona jego życiu i twórczości. Zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Naukowe na obczyźnie i Polskie Towarzystwo Lekarskie w Wielkiej Brytanii. Stanisław Mglej to wzór patrioty, naukowca i człowieka. Jego życie to dowód na to, że można być wiernym swoim ideałom, służyć swojej ojczyźnie i ludzkości, a także rozwijać swoją pasję i wiedzę. Jego historia to inspiracja dla nas wszystkich.